jak dwóch kasiebów jechał do Afganistanu na wczasie, oj tam łazim po tych pustyniach, po tych skałach, tam nie inalezle ta ci krater, da ci nie wiadomo, czy to jest stopnia, czy to jakiś kula, tak zazyrałem, to ich tak zainteresował, co to ty może być rychtych? Dlaczego się ma tych rzeczy mieć, iż tak kominia w to? Chłeby ci me, co to sobie zje, bo cem to widzę, co nie był, na. Oni to w życele jacyś komin, tak z nas odpłynnie, nic nie ma ciec. W życele większy gościek głazy, nic ciec nie ma. I tak, co, i pójdziemy. Ale tak leział iścić tak zinę, taki kolejowy do tory, nie? Oni we dwóch to cygną mnie do tej kule. W życele to, i tak, znaczy, słowo, ale drzum, kłeza, nie? Kłeza biegi, ona tacim truchtem, cyk, cyk i skocia ryn do tej kule. Oj tak, co sądzę, w ogóle, oj tak zazyraj, no ale nic, ciec, ani widzec, ani ciec. Więc no co, co będę robił, nie mają żadnych urządzeń, nic, ręku machną, ale co nawrócę, się da, spotykają za chwilę Araba, Arab se pyty, słuchaj, ta wak, kłeza nie widzę, ale tyjo czasu. A oni, jo, słuchaj, tam do ty dzyre wskocia. Do ty dzyre to i niemożliwe, bo ona była do siny uwiązana. Więc. Dobrze, to teraz powiem to po polsku, jak mi się uda. Dwóch kaszubów pojechało do Afganistanu. No, w czasie sobie pojechali. Dużo słyszeli o Afganistanie. I łażą sobie, po pustyni chodzą. I zauważyli taki krater, ni studnia, dziura. I tak patrzą ciemno, widać nic, a tak się zainteresowali tym. Rzucili kamień do środka, tak słuchają, nasłuchują, nic. Żadnego echa, odgłosu, nic. To głębokie musi być. Ale tak no, wrzucimy jeszcze coś. We dwóch złapali taki głaz konkretny, ile mogli donieść tego i rzucają do środka. Też żadnego no, odzewu, nic, echa, nic. I tak coś, no już chcieli iść, no bo co tam, nie sprawdzą tego, co tam w końcu jest. Ale tak patrzę, jest kawał szyny kolejowej, to już takiego leży. I we dwóch ciągną tą szynę, rzucają do środka. I też to nasłuchują, ale patrzą, koza biegnie. Koza takim truchtem skacze i skoczyła do środka, do tego krateru. Ale co zdziwieni, co koza tutaj do dziury skakuje sama. No ale nic, machnęli ręką, bo nic nie widać, nie słychać tej dziurze. Machnęli, odwracają się i spotykają Araba. I Arab się pyta, nie widzieliście tutaj kozy pasącej się? Oni no właściwie widzieliśmy, wskoczyła tam do tej dziury, do tego krateru, czy nie wiem, nie wiedzą co jest. A ten Arab, ale jak to? Przecież ona była do szyny przywiązana. Śmiać się.